zobaczyłeś mnie na ławce rezerwowej, ale po twoim wejściu gra Arki się ożywiła. No nie wiem, ja to trudno powiedzieć. Wkurzyłeś się, że siedzisz na ławce? No normalnie, tak? Wkurzyłem. No. No to, ja, to, nie jest, to jest decyzja tak. trenera, ja tutaj nie mam nic co powiedzieć. Wieś. A ten strzał, szukałeś jakiegoś rogu, co w poprzeczkę trafiłeś? Nie, jak może szukał, było 30 metrów, nie? No tak. Tak, musiał sam tylko mocno uderzyć. Rozumiem. Ale i szła dobra, nie? Poprzeczka, ale nie wiem, jeżeli ten bramkarz jest dotarł albo nie, nie wiem. Aha, też nie widzieliśmy, czy dotknął. Nie dotknął, bo ona taka spadająca, dotknął, nie? Dotknął, można dotknął. Trochę, nie? Zdecydowanie. Moim zdaniem ją dotknął. No poprzeczkę strzucił. Co dalej powiedz, będziesz grał w 11, czy nie? No nie wiem. To... Jak to jest tam na treningach? Proszę? Jak wygląda to treningach? No normal, jak ścieżny, nie? Normal, trenuję, gram i to wszystko, normalnie. No ale nie wiem dlaczego nie gram. Ja nie chcę mi powiedzieć, nie chcę mi zapytać trenera, dlaczego nie gram. To jest jego decyzja i nie mam co tu powiedzieć. Tylko możemy zapytać trener, jeżeli ma jakiś problem ze mną albo... zrobił sam jaka chyba albo coś na treningu, albo nie da maksimum, to możemy zapytać. Mirko, jesteś przekonany, że zostaniesz w Gdyni, czy coś może się zmienić jeszcze? No, na razie nie wiem. A chciałbyś? No jasne, że chciałbym, ale jak... Musisz grać, jak nie? Przyjdzie jakiś nowy klub, fajny, nie? Jak my chcemy zakupić, czego nie? Bo gdzie byłeś? W Turcji byłeś? Gdzie byłeś? No nie był, nigdy nie był. Nie, w domu był, wiesz, czekał na Tureckę, miał tam Danska, miał Szwecja, miał tak dużo klubów, ale wiesz... Czyli na testach nie byłeś nigdzie? No nie, jaki testach? Oni nie chcą odpuść na pierwsze oni szukali 100 tysięcy, potem 200, potem 300 tysięcy, pa nie wiem, milion, pa 2 miliony. W euro, nie? W euro, euro. No, tak. Oni myślą, że ja z Ronaldo, nie? No tak. Dobry tak. jesteś. No. Jak chłopak jestem, jak zawodnik nie znam. Była to dla nas niewiadoma, to co powiedziałem przed meczem, to że na pewno zawodnicy wydają ze siebie wszystko, to myślę, że się pokazało, że charakter pokazaliśmy. No niestety wiadomo, że ta gra w kierunku do przodu nie była jeszcze idealna. Nad tym będziemy musieli jeszcze trochę popracować. Praktycznie uważam, że przeciwnika do niczego nie wpuściliśmy, aż tam na tą poprzeczkę w pierwszej połowie, kiedy tam się piłka odbiła, trafili. I z drugiej strony te sytuacje, nieraz takie mecze są, myślę, że Warta ma swój potencjał, także nie był to lekki przeciwnik. Ale te sytuacje, które mieliśmy w drugiej połowie, minimalnie jedna musiała wpaść i myślę, że byśmy się teraz cieszyli, ale mówię, jest to też pierwszy mecz. Chłopaki podnieśli to wszystko, pokazali charakter, to jest dla mnie najważniejsze i mamy nad czym pracować. Dziękuję. Mogę powiedzieć, pierwszy mecz zawsze jest taką wielką niewiadomą. Ja też przyjeżdżaliśmy tutaj. Dzisiaj jest taką niewiadomo, jak prezentujemy się w meczach o punkty. Sparingi to jest sparingi, a mecz ligowy to jest mecz ligowy, ale dziękuję mój zespół dzisiaj naprawdę podjął walkę, tego się spodziewaliśmy. Bardzo ostra gra na pograniczu faulo, gra w powietrzu i na to nastawiałem swój zespół, że tutaj nie będzie łatwo. Szkoda przy kilku akcjach kontrataku, gdzie mieliśmy rzeczywiście takie momenty, gdzie graliśmy piłką. Mogliśmy doprowadzić przy zachowaniu zimnej krwi, mogliśmy to wyprowadzić i rzeczywiście zakończyć to bramką. Też tutaj muszę powiedzieć, że i Arka miała swoje sytuacje, ale to mówię, to jest pierwszy mecz. Wiem, co popełniliśmy źle w tym meczu. Będziemy się starali w następnym meczu to z tego na to zwrócić uwagę. Także ten skład, który dzisiaj wyszedł z Warty, czy to jest optymalne, zastanowimy się, przeanalizujemy, czy dokonamy jakichś zmian. Mamy dużą kadrę, ale dzisiaj zawodnicy pokazali, że podjęli walkę i dalej ten cel, który przed nami jest. Będziemy do niego dążyć, bo myślę, że z każdym następnym meczem będziemy grali lepiej i skuteczniej. I to tyle. Dziękuję.